Witam Was gorąco i serdecznie w moim motovlogu. Chciałbym opowiedzieć Wam o wyjeździe do Rumunii. Pierdolisz. Gdzie według wszelkich opowieści osób, które nie mają zielonego pojęcia, co się tam w tej Rumunii dzieje, miało mieszkać straszne stado cyganów, strasznych morderców, złodziei i w ogóle. Chciałbym złamać ten śmieszny stereotyp, ponieważ jest to czysta głupota. Rumunia jest normalnym krajem białych ludzi. Jak zwykle te opowieści wychodziły z ust ludzi, którzy w życiu tam nie byli, no, albo byli 30 lat temu. No w tej chwili nie, w tej chwili robi się tam ład, porządek. Przepraszam, coraz lepsze drogi, coraz lepsze samochody, coraz bardziej czysto. Jedynych cyganów, jakie spotkaliśmy, to byli cyganie na stacji benzynowej przy wjeździe do Rumunii, na granicy rumuńsko-węgierskiej. Tam rzeczywiście była jakaś tam grupa gówniarstwa, ale to było takie incydentalne. W sumie na 10 dni jazdy po różnych dziwnych miejscach, wsiach, dziurach i innych, no, spotkaliśmy jeszcze w Sigiszoarze na starówce grupkę cyganiątek, ale nikogo nie zaczepiali, nikogo nie mordowali. No, to są takie straszne stereotypy, które powinniśmy obalać, bo to jest jedna czysta głupota. Rumunia jest przepięknym krajem, wartym odwiedzenia i ja myślę, że no takie smętne, dziwne opowieści ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym kraju, zniechęcają innych, prawda? To samo było z moim wyjazdem do Albanii. Tydzień przed wyjazdem gdzieś tam była sytuacja, że zostali zastrzeleni w Albanii czescy turyści. Jakież było, kurna, tutaj gadanie mojej rodziny. Zastrzelą cię i w ogóle, każdy Albańczyk ma kałasznikowa pod poduszką, strzela i w ogóle, i w ogóle. Wiecie, rok wcześniej w Polsce, w Warszawie, zastrzelono niemieckich turystów. I jakoś nikt nie opowiada, nie przyjeżdżajcie do Polski, bo tam Polacy strzelają do turystów. Mało tego, strzelają i ich nie okradają, co jest dziwne, bo przecież w Polsce rzekomo no sami złodzieje mieszkają, głównie złodzieje samochodów, prawda? Więc też jest to jakiś tam stereotyp. Mówi się pijany jak Polak. Mówi się Niemcom, jedź na wakacje do Polski, twój samochód już tam jest. To są takie stereotypy. Mówi się, że każdy Rumun to cygan. Każdy cygan to Rumun. Dziwne. Nieprawda. Ludzie, jeżeli chcecie, że tak powiem, przekonać się na własnej skórze, polecam. Wyjedźcie zwiedzić Albanię. Wyjedźcie zwiedzić Rumunię. Są to miejsca warte odwiedzenia. Przede wszystkim w miarę tanie. Ludzie mili, sympatyczni, uczynni. Także mnie spotkały same pozytywne sprawy w tej Rumunii. Tak samo w Albanii. Także nie sądzę, żeby to tak miało być, jak ludzie opowiadają. Naprawdę polecam gorąco. No. Troszeczkę się pomyliłem, muszę zawrócić. Nawigacja sfiksowała. Dobra, no cóż, mamy taki dosyć podły dzień. Wybieram się do Podkowy Leśnej, do firmy sprzedającej motocykle. Chcę zobaczyć, czym dysponują. A mam ochotę zmienić mojego Transalpa na coś większego pojemnościowo, dlatego że
prędkość przelotowa z kuframi. No, te 90-100 to jest taka odpowiednia dla niego, ale nie odpowiednia dla mnie. No, jest to bardzo mocno męczące. Ja bym chciał, żeby tą prędkość przelotową przynajmniej do tych 120 podnieść. No bo wyjazdy takie dosyć długie, no, są niezwykle męczące. No. Jednak wiadomo, na motocyklu dupa boli. Lepiej jak się jedzie te 110-120, te kilometry jednak szybciej przelatują, szybciej są zjadane przez nas. No. Także, że jadę zobaczyć, czym dysponują. No, czerwone światełko, panowie przeszli, a ty kierowco ustąp. Ustąp panom, bo panowie są najważniejsi teraz według prawa. No dobra, no widzę, że tutaj została zrobiona wystawa w Ożarobie, bo to był chyba jakiś obóz przejściowy w czasie II wojny światowej. Też historia warta zainteresowania się tym. No, wśród supermarketów jednak ktoś również w jakiś sposób ma pomysł, żeby pokazać troszeczkę historii. No dobra, napieramy do Podkowy Leśnej, zobaczymy, co tam stoi. No, moim takim największym marzeniem jest turystyczny zjadacz kilometrów BMW GS 1200. No, chciałbym się zorientować, czy ile mogę pieniążków wziąć za tego Transalpa i jakiś maleńki kredycik, nie za wielki, żeby stać się posiadaczem wymarzonej, upragnionej maszyny. No. No zobaczymy. Może następnym razem opowiem wam po prostu, co widziałem, w jakim stanie są te motocykle i tak ogólnie. O, proszę bardzo, przejazd kolejowy zamknięty, nie będę się wcinał. Jakoś tak wyjąłem niepotrzebnie tutaj z kasku pinlocka. No i troszeczkę paruję, jak do was mówię. No ale nic to, jakoś sobie poradzę w tym temacie. Także zapraszam na kolejny odcinek i będę starał się poruszać jakieś tam dziwne tematy, które na co dzień w życiu motocyklisty istnieją. Jakieś tam problemy, jakieś tam inne kwestie związane z wyborem motocykla, z wyborem opon, odzieży, rzeczy przydatnych w podróży. Myślę, że kogoś, kto jeszcze nie wyjeżdżał ani razu, może to zainteresować w jakiś sposób. Jak się spakować, co wziąć, co jest potrzebne, co jest mniej potrzebne. No bo tak naprawdę w zależności jak jedziemy, czy jedziemy do hotelu, czy nie, różne rzeczy są nam w danym momencie niezbędne. Żegnam się z wami cieplutko. Trzymajcie się, lewa w górę. Bądźcie ostrożni na drodze. Licho nie śpi. Hej, do zobaczenia.